sport zawsze mnie interesował. Wcześniej byłam zawodniczką kadry olimpijskiej i podróżowałam dużo po świecie. Tak naprawdę zaczęłam trenować, bo był fajny trener. Później zobaczyłam potencjał w tej dyscyplinie, bo była bardzo ciekawa, bardzo rozwojowa. I też poznawałam różnych ludzi. Byłam w Japonii, byłam w Kanadzie, w Japonii byłam 3 razy. I te wyjazdy były takim elementem naprawdę bardzo ciekawym w całej tej karierze. Prowadzę zajęcia z dziećmi, ponieważ dzieci są bardzo otwarte, chętne do rozmowy i zawsze chętnie nawiązujące kontakt. Dlatego ta współpraca z nimi jest naprawdę samą przyjemnością. Zawsze czegoś ja się uczę, widzę, że one też mogą się czegoś ode mnie nauczyć. Podróżowałam autostopem po Hiszpanii, tam mówiono dużo o BlaBlaCarze i tam głównie BlaBlaCar funkcjonuje. Więc wiedziałam, że to też jest w innym kraju. Funkcjonuje, sprawdza się, jest bezpieczne. Przed każdym wyjazdem zawsze sprawdzałam opisy, pytałam się, kto jedzie, więc dodatkowo to było takie, a czemu nie? Jestem ciekawa ludzi, jeżdżę BlaBlaCar.